Cześć, znowu witam Was, Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj porozmawiamy? Mamy taką ochotę porozmawiać na temat zmian. Co to oznacza zmienić się, zmienić? Mam pytanie, czy jesteście ambitni? Każdy z nas jest mniej lub bardziej ambitny. I ci bardzo często ambitni, bardzo przerysowani w tych ambicjach, chcą czymś się zapisać w historii, czymś się zasłużyć i zazwyczaj chcą zmienić wszystkich, wszystko, cały świat. I jak historia wskazuje, że ci zmieniacze, którzy chcieliby zmienić cały świat, podnieść ludzkość na wyżyny, stają się katami tej całej ludzkości, sfanatyzowanymi, którzy mają swoje tylko życiowe, jakieś swoje idee fix, przerażające i którzy kompletnie zatracili pojęcie tego, czym jest w ogóle zmiana, od czego należy zacząć. A jak mówią mądrzy ludzie, każdą zmianę należy zaczynać przede wszystkim od siebie. No tak, ale tutaj mógłby ktoś powiedzieć, no dobrze, dobrze, ale trzeba zmienić innych, trzeba zmienić otoczenie, albo inaczej, ale a co ja sam jeden jestem w stanie zrobić? Przecież to nic to nie da. To trzeba, żeby wszyscy się zmienili i tak dalej, i tak dalej. Albo taka historia z pewnego rozwodu, że no gdyby on się zmienił to, albo gdyby się ona zmieniła to. I ta zmiana, żądanie zmian nie dotyczy tego siebie przede wszystkim, nie dotyczy siebie, tylko innych. I teraz pytanie jest związane z tym, czy faktycznie od czego trzeba zaczynać. Kochani, według mnie, możecie się zgodzić, możecie się nie zgodzić, zawsze wszystko trzeba zaczynać od siebie, wyłącznie od siebie. Tym bardziej, że jesteśmy powiązani ze sobą my, ludzie, bracia, siostry, siostry, bracia. Tak, dosłownie siostry i bracia. O niektórych to nie lubimy bardzo. Nie znosimy. Jesteśmy gotowi nawet ich wymordować, bo są inni. Mówiłem o tym w audycji o obcych i tak dalej. Natomiast jesteśmy powiązani wszyscy niewidzialnymi nićmi. I teraz wyobraźcie sobie, jeżeli mamy tych pięć palców i niechcący uderzymy się w młotkiem, uderzymy młotkiem w ten jeden palec, niechcący nie trafimy w gwóźdź, to boli nas wszystko, cała ręka, całe nasze ciało. Jeżeli ktoś z naszych bliskich, na przykład dziecko, nasz wnuk czy nasze dziecko, zachoruje, upadnie, zostanie pobite, ulegnie jakiemuś wypadkowi, to przecież cierpi cała rodzina. I często znajomi również cierpią, którzy dzwonią, dopytują się, co z tym maluchem, czy tam dorosłą osobą i tak dalej, i tak dalej. A więc jesteśmy powiązani niewidzialnymi, powtarzam, nićmi. Tak prawdę mówiąc. I zmieniając siebie, jest takie przecież powiedzenie znane, zmieniając siebie, zmieniamy cały świat. Nie jest to jakieś przerysowanie moim zdaniem. To jest bardzo głęboka myśl. Kiedyś w przecudownej książce Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu Birda T. Spaldinga przeczytałem takie zdanie: zbudujcie wasze człowieczeństwo, a zbudujecie całą ludzkość. Od nas się jak zwykle zaczyna wszystko. Przepraszam, to taki będzie filozoficzny troszeczkę wywód, odbiegający od takiej typowego tego wszystkiego, co tej narracji, którą wam mówię o zdrowiu, o zakwaszeniu, o polach magnetycznych i tak dalej. Ale przecież jesteśmy istotami duchowymi. Mamy ciało, ale ciało to jest tylko nasz kosmiczny skafanderek.
To jest nasz kosmiczny pojazd, którym się tu poruszamy na naszej mateczce Ziemi. I zmieniając siebie, wyobraźmy sobie, zmieniamy dosłownie cały świat faktycznie. Zmieniamy swoje otoczenie. Dlaczego? Dlatego, że my, istoty ludzkie, jesteśmy jakby cząstką potężnego hologramu zbudowanego z wielu fraktali. Wyobraźcie sobie paproć, liść paproci, duży liść paproci. Jeżeli weźmiecie go do ręki, to okaże się, że ten duży liść paproci ma mniejsze listki wyrastające z łodygi, które bardzo przypominają cały liść. A na tych małych listeczkach są jeszcze fragmenty, które znowu przypominają te większe po prostu listki. Jeżeli przyjrzycie się brokułowi, kalafiorowi, zobaczcie, jakie tam są podobne elementy. Czyli świat jest po prostu fraktalny. I wystarczy zmienić tą najmniejszą cząsteczkę, ten najmniejszy fraktal, żeby zmienić wszystko. Bo to wpływa na całość. Wiedzą doskonale tak zwani oni, którzy jak na razie rządzą światem, systemem i im bardzo zależy o tym, żeby nie dochodziło do żadnych zmian. Żebyśmy byli głupi, żebyśmy byli ograniczeni, żebyśmy po prostu nie czuli, że my mamy jednak wolną wolę. Tak, uważam, że mimo pewnych różnych ograniczeń mamy wolną wolę i możemy postępować albo tak, albo inaczej. Ale zgodnie z zasadą huny, starożytnej wiedzy, tak zwanych kahunów, strażników tajemnicy, czy też zgodnie z wymogami chrystusowymi. Zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. Czyli czynić innym tak, jakbyście chcieli, żeby inni nam czynili. To tak mądrze, załóżmy, nazwać można byłoby. A więc chodzi o to, że ten świat jest całkowicie uporządkowany, my stanowimy jego pojedyncze cząstki. I teraz zwróćcie uwagę na to, że to, co się dzieje w skali nano, w skali mikro, dzieli się również w skali makro. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko najmniejszą naszą komórkę, to ta komórka jest takim światem, mikroświatem, który działa jak cały makroświat. Komórka, nieraz mówię o tym, oczywiście niektórzy się oburzają na zbytnie jakieś takie uproszczenie. Nasza komórka je, pije, poci się, robi siusiu, robi kubkę i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak cali my, zbudowani z tych około 70 do 100 bilionów komórek, przynajmniej tak się oblicza. Czasami możecie znaleźć informacje, że to są 70 do 80 trylionów. To są liczebniki amerykańskie, natomiast my tu w Europie mówimy o po prostu bilionach. To jest zupełnie co innego. A więc po prostu jeden atom jest obrazem oczywiście innego atomu. Zobaczcie, że atomy, pojedynczy atom, najmniejszy, to jest atom wodoru. A jeżeli zaczynamy powielać tą cząstkę, to powstają następne atomy, zwiększa się ilość elektronów na orbitach i tak dalej, a więc wszystko zaczyna się od pojedynczej cząstki, pojedynczego wzorca, wzorca dosłownie. I teraz weźcie pod uwagę na przykład taki fakt, jeżeli mamy DNA, no to dzisiaj wiemy, że są próby klonowania różnych istot. Mówi się o tym, że mamuty mają powstać, a więc z cząstek DNA. Z takiej malutkiej cząstki można odtworzyć całe duże zwierzę. A więc o czymś to się po prostu świadczy. I teraz, czyli inaczej rzecz ujmując, jeżeli zmieni się tylko jedna cząstka, jeden wzór, jeden element większej całości, to zmienia się automatycznie wszystko. Jeżeli ja staję się lepszy, to inni jakby wyczuwają, że coś się zmienia i oni też
zaczynają po prostu być lepsi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jestem pięknoduchem i tak dalej, ale tutaj są bardzo proste wskazówki. Posłuchajcie. Mieszkam na Podlasiu. Wielu ludzi stąd, ale z całej Polski przed wielu laty zaczynało wyjeżdżać na zachód. Ja pamiętam, jak wyglądały kiedyś wsie, jak wyglądają dzisiaj. Jest to nieporównywalna zmiana. Ludzie tam na zachodzie zobaczyli, jak się pielęgnuje ogródki, co można wokół domów zrobić, jak można wyremontować domy i tak dalej. I te dzisiejsze wsie są cudowne, są przepiękne. Nie są zaniedbane. Oczywiście zdarza się jeszcze, że po prostu są niektórzy, którzy nie dbają o własne obejście i tak dalej, ale w wielu przypadkach są ukwiecone, są po prostu są piękne krzewy i tak dalej. Ktoś pierwszy przyjechał, zaczął to robić i sąsiedzi zobaczyli, że ale to fajnie wygląda. Zaczęli do niego przychodzić na kawę, zaczęli inaczej rozmawiać. Tematy pojawiły się inne, nie takie bardzo typowe kiedyś, jak kiedyś po prostu bardzo, bardzo, bardzo przyziemne. Od jednego człowieka to się zaczęło. To oczywiście bardzo trywialny może być przykład, ale on działa. Co to oznacza po prostu dla nas w związku z tym? Czy to znaczy, że mamy zmieniać cały świat? Nie. Zmieńmy siebie. Zacznijmy zmieniać swoje otoczenie poprzez taki duchowy wpływ na to otoczenie. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy współtwórcami tak zwanej zbiorowej świadomości. Tutaj myślę, że warto, żebyście się zainteresowali pracami pana Ruperta Sheldrake'a o tak zwanych polach morfogenetycznych, polach pamięciowych. I gdzie do tych pól, można je nazwać kroniką Akaszy i tak dalej, wkładamy wszystko to, co wymyślimy, wyprodukujemy i tak dalej. A więc wszystko to jest w bibliotece programów. Wszystko to, co nam potrzebne, możemy ściągnąć z tej biblioteki, tylko trzeba mieć odpowiedni login i odpowiednie hasło. Dla mnie tym loginem i hasłem do dotarcia tej potężnej, boskiej biblioteki kosmicznej, z wynalazkami, z najpiękniejszymi rzeczami, to jest po prostu wzrost swojej świadomości, czyli wzrost duchowy. I na tym po prostu to powinno po prostu polegać. I tutaj zacytuję pewną myśl. Jedną z najbardziej godnych uwagi zdolności ludzkiego mózgu jest zachowywanie informacji o doświadczeniach, emocjach i myślach. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w informacyjnej przestrzeni wszechświata. Istnieją unikalne osoby, które z tego pola potrafią czerpać informacje. Moim zdaniem, każda istota ludzka połączona jest z kosmosem poprzez kanały energetyczne. Wiktor Ługowienko, naukowiec z Instytutu Ziemskiego Magnetyzmu i Fal Radiowych Rosyjskiej Akademii Nauk. A więc zobaczcie, do czego dochodzi. Naukowcy wiedzą, że jesteśmy połączeni. Zresztą myślę, że jeszcze sobie na takie tematy porozmawiamy. Czyli ty, ja, wy, wszyscy my jesteśmy częścią po prostu większej całości. I teraz zacytuję Alberta Einsteina. Jak każde dzieło i człowiek jest częścią całości, którą nazywamy wszechświatem. I jest tylko z zewnątrz ograniczany czasem i przestrzenią. Przeżywam sam siebie, jakbym był oddzielony od pozostałych, ale jest to tylko pewien rodzaj optycznej iluzji powszechnej świadomości. I następny cytat z Einsteina. Istota ludzka jest częścią całości. Człowiek doświadcza siebie, swoich myśli i odczuć jako oddzielonych od całej reszty. Jest to rodzaj złudzenia optycznego, a więc powtórzenie poprzedniej myśli, któremu ulega ludzka świadomość. To złudzenie jest pewnego rodzaju więzieniem zamykającym nas w kręgu naszych osobistych pragnień i uczuć żywionych wobec kilku najbliższych osób. Naszym zadaniem powinno być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzanie zasięgu tego współczucia. Tak, żebyśmy objęli nim wszystkie żyjące istoty i całą naturę w jej pięknie. Nikt nie jest w stanie osiągnąć tego w pełni, ale już samo usiłowanie jest częścią wyzwolenia
i ugruntowania wewnętrznego bezpieczeństwa. Koniec cytatu z Alberta Einsteina. Natomiast chcę powiedzieć, że ciągle wielu z nas, wielu ortodoksyjnych naukowców, uznaje to, co w tej chwili powiedziałem, to, co zacytowałem, za bzdurę, za jakieś nielogiczności i tak dalej. Mówi o tym, że przecież jesteśmy tylko materialni, ciało, po śmierci ciała nic się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli tak myślą, to niech dalej sobie myślą, ale nie jesteśmy oddzielnymi autonomicznymi fragmentami. Jesteśmy elementami całości, jak już mówiłem. Tworzymy całą biosferę. Rośliny, zwierzęta, my, ludzie, minerały. Wszystko jest po prostu jedną wielką całością. I rozumieli to doskonale kiedyś inni nasi przodkowie, którzy oddawali hołd przyrodzie, którzy mieli swoje święte Gaje, tak samo Indianie. Jeżeli mieli ściąć drzewo, to modlili się do ducha drzewa, tłumaczyli, że ten materiał jest im potrzebny. Jeżeli zabijali zwierzę, nie mordowali bezmyślnie wielu zwierząt, to przepraszali ducha tego zwierzęcia. Czuli to wewnętrznie, że są elementem całości, tworzą całość po prostu. Więc o co chodzi? Czy warto się zmieniać, czy nie? Oczywiście, że warto, ale to oczywiście też wymaga pracy. Czasami ludzie mówią, ale to nie jest lekkie. A mówię, a kto, nie jest to przyjemne. A kto powiedział, że ma być lekko i przyjemnie, przynajmniej na początku? Nieraz mówię o tym, podaję jako taki absurdalny trochę przykład. Wyobraźcie sobie lokomotywę stojącą na torach, niepracującą, że tak powiem, wyłączoną, no i trzeba ją rozepchnąć. Absurdalny przykład, prawda? No ale znalazła się na przykład, no, znalazło się 200 ludzi, którzy w jakiś tam sposób, jedni ciągają za liny, inni po prostu próbują tę lokomotywę rozepchnąć i im się to udało, bo dołączyli wszyscy wspólnie. I teraz okazuje się, że ta lokomotywa ruszyła po tych torach, ale teraz ją zatrzymać to jest problem. A więc zobaczcie, zawsze na początki są trudne, natomiast trzeba po prostu podjąć, słuchajcie, wysiłek. Tym bardziej, że czasami niektórzy się obawiają, że może nie zdążą, będzie za późno i tak dalej. Słuchajcie, to nie jest bieg na setkę, to jest maraton. Tu nie ma w ogóle przegranych. Tu są sami zwycięzcy. Tu jeden drugiemu powinien pomagać. I ci, którzy są naprawdę rozwinięci duchowo, to pomagają. Nawet nie chodzi o taką bezpośrednią pomoc, gdzieś w bezpośrednim jakimś styku, spotkaniu. To jest pomoc często telepatyczna, bo jeżeli ktoś jeden się zmienił, to zmienia innych. Czasami wystarczy zwyczajna intencja, myśl o drugim człowieku, którym należy pomóc, na przykład modlitwą, bo są grupy modlitewne, które modlą się za innych, za cały świat i tak dalej, ale czasami zwykła tylko intencja przesłana innemu człowiekowi czy innym grupom ludziom już po prostu pomaga. Oczywiście można zadać sobie pytanie, ale czy ja potrafię? Czy ja dam radę? Oczywiście, macie rację, ci, którzy zadajecie takie pytanie, czy sobie poradzicie. I tutaj mam taką myśl Edgara Casey, tak zwanego śpiącego proroka, Amerykanina. To bardzo ciekawa postać, który powiedział: czyń to, co powinieneś czynić, a Bóg pokaże ci, co czynić dalej. Więc no, ja nauczyłem się, moje życie mnie nauczyło, nielekkie, że no kiedyś akurat byłem zdany tylko na siebie samego, znaczy byłem zdany. No, tak uważałem, że tylko sam mam być sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Co tam jakaś pomoc ludzi, czy jakiegoś mitycznego po prostu Boga absolutu? Nie, no ja muszę sam sobie oczywiście poradzić. Aż się rozkraczyłem, że tak powiem, w życiu, i wtedy dopiero przychodziła taka myśl, że no dobrze, to Boże, pomóż. Z taką brakiem takim pokory. Śmieję się dzisiaj z tego, bo wielu z nas podobne rzeczy przychodzi. I okazało się, że oczekiwałem na pomoc i osiągnąłem tą pomoc, otrzymałem tą pomoc. Dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. Mogę robić to, co dzisiaj robię, i tak dalej, i tak dalej.
I teraz oczywiście nikt za nas, od razu powiem, niczego nie zrobi. Nikt za nas nie zje naszej zupy, nikt za nas z naszej kubki nie zrobi, nie pójdzie do toalety, nie zrobi siusiu, nikt za nas nie napije się wody. Nikt nie zastąpi nas w naszej pracy. Tę pracę musimy wykonać samodzielnie, samodzielnie nad sobą, ale jednocześnie będziemy mieli pomoc. W jaki sposób to się odbywa, wiecie co? Czasami trudno to powiedzieć, ale ja wiem, że spotkałem na ziemi masę aniołów w ludzkich postaciach. Naprawdę. To nie oni nie mieli skrzydełek, piórek nie zostawiali i tak dalej, ale to byli ludzie, którzy zrobili swoje i odeszli, nawet nie oczekując podziękowań. Ale ja wiem, że trzeba być tym ludziom, tym aniołom w ludzkich postaciach po prostu bardzo wdzięcznymi. I pamiętajcie, że wy również będziecie takimi aniołami i już wielu z was jest takimi aniołami dla innych. I zawsze, często powtarzam dla ludzi tego typu historie i mówię, i wówczas nawet nie oczekujcie wdzięczności, podziękowań od innych. Ci inni, którym zrobiliśmy, że tak powiem, dobro jakieś, powinni być wdzięczni, ale często nie są. Ale to my mamy, powiedzmy, być wdzięczni za to, że mieliśmy szansę być tymi aniołami, zrobić coś dobrego dla innych. Robiąc dla innych, robimy to dla świata, ale też dla siebie, bo takie zdanie kiedyś do mnie zeszło: dar jest dającemu. A więc jeżeli dajemy, robimy coś fajnego, to mamy ogromną satysfakcję, że zrobiliśmy coś właśnie fajnego. A więc słuchajcie, kochani, już będę kończył. Po prostu nasza świadomość kształtuje naszą rzeczywistość. Więc po prostu życzę wam na koniec, żebyście mieli fajne życie, żebyście spełniali fajne jakieś uczynki, żebyście stwarzali piękno, radość, miłość wokół siebie, w sobie, żebyście tym emanowali i żeby wokół was było tego coraz więcej. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się zdrowia, sprawności cielesnej, duchowej. Wszelkiego dobra wam życzę. Popatki. Cześć.